Can you do it? Say it in English. Ja byłem wczoraj w domu. I was at home yesterday. Czy byłeś zajęty w zeszłym tygodniu? Were you busy last week? Ona nie była w kinie w ostatni piątek. She wasn't at the cinema last Friday. Repeat after me. Znasz już odmianę czasownika to be w czasie teraźniejszym. I am. You are. He, she, it, is. We, you, they, are. A w czasie przeszłym odmiana czasownika to be jest jeszcze łatwiejsza. Ja byłem. I was. Ty byłeś. You were. On był. He was. Ona była. She was. To było. It was. My byliśmy. We were. Wy byliście. You were. Oni byli. They were. Podobnie jak w czasie teraźniejszym, czasownik to be w czasie przeszłym może służyć do tworzenia pytań i przeczeń. To jak powiesz, ja byłem głodny? I was hungry. Ty byłaś smutna? You were sad. Tak jak wspomnieliśmy, czasownik to be w czasie przeszłym służy do tworzenia pytań, więc żeby zrobić pytanie, należy go przesunąć na początek zdania. Czy ty byłeś zmęczony? Were you tired? Czy on był w kinie wczoraj? Was he at the cinema yesterday? Przeczenia robimy poprzez dodanie not do was i do were. Was plus not daje nam w skrócie wasn't. Were plus not daje nam w skrócie weren't. To jak powiesz, ja nie byłem śpiący ostatniej nocy? I wasn't sleepy last night. Oni nie byli w sobotę w domu. They weren't at home on Saturday. Pamiętaj, używając was i were, przydatne będą takie zwroty jak yesterday, wczoraj, last night, ostatniej nocy, last Tuesday, w ostatni wtorek, last year, w zeszłym roku,
2 years ago. 2 lata temu. Let's play. Choose the correct answer. Let's start. Ja byłem głodny. I was hungry. Ja byłem głodny. I was hungry. Czy byłeś wczoraj w szkole? Were you at school yesterday? Were you at school yesterday? Byliśmy zajęci w zeszłym tygodniu. We were busy last week. We were busy last week. Oni nie byli wczoraj w domu. They weren't at home yesterday. They weren't at home yesterday. Suzy nie była w parku w ostatni czwartek. Suzy wasn't at the park last Thursday. Suzy wasn't at the park last Thursday. Czy on był wysokim chłopcem? Was he a tall boy? Was he a tall boy? Gdzie byłeś w ubiegły weekend? Where you last weekend? Where were you last weekend? Now, finish the game at home. What do you remember? Teraz przypomnij sobie, co pamiętasz z zajęć numer 29, albo do nich wróć. Translate. Ty będziesz tancerką. You will be a dancer. Czy ona pójdzie do zoo? Will she go to the zoo? Oni nie będą grali w siatkówkę w następnym tygodniu. They won't play volleyball next week. Fantastic! Goodbye!